No, no i oczywiście najważniejsza rzecz w całym dronie to jest oczywiście aplikacja. Ja pokażę, jak ona w skrócie działa. No to pierwsza, oczywiście najważniejsza rzecz to jest GPS. Ja w tej chwili go nie mam, ponieważ jestem w domu, ale no mniej więcej tutaj będzie gdzieś na mapie pokazywała się taka strzałka, która będzie pokazywała nam, gdzie znajduje się dron. Ja tutaj na dole mamy funkcję Find My Drone i wtedy tutaj oczywiście można rozpocząć szukanie drona. Zwracamy sobie tutaj. Mapę można sobie oczywiście tutaj zmniejszyć. Co tu jeszcze mamy na dole? Mamy tutaj obok mapki kilometry, czyli ile dron jest metrów nad nami. No i oczywiście tutaj mamy dystans, czyli ile jest oddalony. Co mamy tutaj? Tutaj mamy informacje o tym, czy mamy GPS, czy nie. No i oczywiście od razu, jak tutaj jesteśmy, to pokażę wam funkcje, które są właśnie w tym dziale. Return to home to jest oczywiście niesamowita funkcja w tym dronie, ponieważ to jest inteligentne RTH. O tym też trochę jeszcze powiem później. Tutaj ustawiamy metry, na które ma się wzbić dron przy powrocie automatycznym do domu, ponieważ no, o tym też będę mówił jeszcze później. Tutaj mamy maksymalną wysokość do ustawienia. Możemy sobie ustawić 500 metrów. Tylko że to już jest trochę niezgodne z przepisami. Ja latam na razie do 300 metrów. O tym też trochę później. Maksymalny dystans tego drona to bez limitu. No, producent deklaruje, że wyniesie się on do 5000 metrów, ale to w to nie wierzcie na pewno. No i tutaj o tym również będę mówił jeszcze później. Tutaj mamy format karty SD. Może być to zwykła 16-gigówka, mimo że producent deklaruje, że ma być to 32-gigówka, ponieważ inne karty nie zostaną przez drona odczytane. Ale mi się udało włożyć 16-gigówkę SanDiska, więc tutaj normalnie możemy ją włożyć i sformatować od razu na pokładzie dronu. Na pewno bez karty SD nie wejdziecie sobie w funkcję nagrywania. Tutaj mamy temperaturę baterii. Ona mi na razie wynosi 29,6 stopni Celsjusza. Przy takiej temperaturze oczywiście jak najbardziej latamy. O, teraz się właśnie zmieniła na niższą, ponieważ dron aktualnie nie lata. I tutaj oczywiście obok mamy jeszcze czas lotu, czyli ile latamy. Oczywiście producent nasz sprytny deklaruje, że dron będzie latał 30 minut, ale to jest nieprawda. Mi się udało wyciągnąć wynik 25 minut, ale to tak czy inaczej jest bardzo dobry wynik. Bez karty SD nie wejdziecie w to menu. Tutaj mamy do wyboru zdjęcia. Mamy tutaj timeshota, czyli za ile dron ma zrobić zdjęcie. I fajnie, że zaczyna się to od nawet 60 sekund, bo jest to naprawdę super sprawa, jak dron jest gdzieś daleko, a my chcemy odejść, żeby było nas widać z daleka. No i oczywiście tutaj mamy jeszcze zwykłe zdjęcia. Wideo, słuchajcie, to jest 1080p oraz 27k. No, 27k jest naprawdę niesamowite. No i 1080p to jest standardowo 25 fpsów, 30 fpsów, 50 fpsów, no i 60 fpsów. No a w 27k mamy standardowo 25 fpsów i 30 fpsów. Quickshoty. Tutaj tego nie zrobię, ale pokażę wam to, jak będę miał GPS-a, bo to jest naprawdę, naprawdę fajna funkcja. Tutaj możemy sobie ustawić przysłonę filmu, czyli jakby mamy tutaj do wyboru, jak obraz ma być jasny. GPS. Ja w tej chwili go nie mam, ponieważ no tak jak mówię, jestem w domu i ten sygnał jest ograniczony, gdy nie ma pokazanego całego nieba. Tutaj jest bardzo ważna funkcja Take Off. Take off to jest podstawowa funkcja tej aplikacji. Musimy kliknąć w ten guzik sobie tutaj 3 razy. Ja tego teraz nie będę robił, bo jestem w domu. I klikamy w ten guzik przez 3 sekundy i dron automatycznie startuje. Przejdźmy sobie teraz do 3 kropek, które są naprawdę bardzo istotne w tym dronie i musicie znać wszystkie funkcje tych oto kropek. Więc tak, tutaj mamy to, co wam wcześniej tłumaczyłem. Kompas calibration, no i tutaj kalibrujemy kompas, tak, więc to jest oczywiście obowiązkowe, jeżeli chcesz latać dronem. IMU normal, więc to też możemy sobie skalibrować. Find my drone, czyli to, co mówiłem wcześniej. I teraz przechodzimy tutaj. Tutaj mamy już
wiele mu tu funkcji. Tryb Cinematic, czyli to jest taki tryb, w którym możemy filmować dronem bardzo powoli. Tryb Position, czyli to jest tryb, gdzie samemu regulujemy sobie tą prędkość. No i tutaj mamy tryb Sport, dron rozpędza się do 52 km na godzinę. Tutaj mamy Metric M, Metric KM i Imperial. Jeżeli jesteśmy w Europie, to polecam zostawić na Metric Kilometra. Tutaj mamy Stick Mode, ja polecam zostawić na, jeżeli lataliście już wcześniej jakimiś dronami, nie wiem, DJI Taylo, jakimkolwiek dronem z Chin, błagam was, zostawcie mod drugi. Kamera to jest naprawdę fajna funkcja. I tutaj głównie mamy rozmiar, czyli 4x3 albo 16x9, a polecam zostawić na 4x3. Tutaj mamy kartę SD, co pokazywałem wcześniej, możemy ją sformatować przez aplikację, czyli wystarczy kliknąć format i może być to standardowa 16GB za 20 zł z Media Expertu. Tutaj mamy transmisję, czyli w którym dokładnie momencie transmisja jest stabilna. Teraz transmisja jest troszeczkę niestabilna, ponieważ właśnie nie mam tego GPS-a, zostawcie sobie to, błagam, na auto. No i oczywiście, słuchajcie, jeżeli macie telefon z 5,8 GHz, to jest bardzo dobra informacja dla was, bo dron może odlecieć nawet do 2,5 km, to mi się udało. No i tutaj oczywiście mamy informacje o dronie, czyli to jest dron DJI Mavic Mini, iCraft firma. Tutaj mamy oczywiście obowiązkową aktualizację, którą trzeba zrobić, bez niej raczej nie startujcie. Przejdźmy sobie, słuchajcie, jeszcze tutaj. Tutaj mamy oczywiście tą wersję do zaaktualizowania. No i tutaj mamy... W albumie są właśnie pliki, które nagrałem, są dostępne oczywiście na moim kanale. No i to jest oczywiście, słuchajcie, wszystko z aplikacji. Jeżeli chcesz recenzję tego drona, napisz mi w komentarzu. Ja ją zrobię. Na razie tylko aplikacja. Polajkuj moje filmy oraz zapraszam do subskrypcji i dzwoneczka. Trzymaj się.